Dzień dobry, jesteśmy w Warszawie, 20 listopada 2022 rok. Właśnie zakończył się kongres antykryzysowy i poprosiłem pana Krzysztofa Tytko o przybliżenie nam, właśnie zaraz zadam pytanie. Dzień dobry panie Krzysztofie, pan, nawiązanie do pana wypowiedzi, chciałbym się prosić o przybliżenie idei uwłaszczenia narodu polskiego, czyli nas, na bogactwach i zasobach naturalnych. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę to, co wielokrotnie mówię w mediach. My jesteśmy jako Polacy właścicielami naszych zasobów naturalnych. Te zasoby naturalne żeśmy powierzyli w zarząd swoim przedstawicielom, czyli wszystkim tym rządom, którzy przez 33 lata rządzili. Jak rządzili, to wiemy. Te zasoby są przygotowane do przejęcia przez obcy kapitał i tak króciutko mam odpowiedzieć na pańskie pytanie. To polega, żeby zabezpieczyć interes narodu polskiego, interes każdego obywatela Polski przed tym, żeby ten duży potencjał do generowania zysku w przyszłości nie był przejmowany, nie korzystali z tego wyłącznie kapitały zagraniczne, a bo jest to nasza własność, to jedynym instrumentem. Już nawet nie są zapisy ustawowe, to nawet nie są zapisy konstytucyjne, bo je zawsze można zmienić, ale jedynym instrumentem, który zabezpieczy nasz interes, jest uwłaszczyć każdego Polaka na zasobach naturalnych. Taka ścieżka prawna już została zrobiona w 1996 roku poprzez powszechne świadectwa udziałowe, więc dzisiaj dążymy w ten sposób, żeby przeprowadzić ogólnonarodowe referendum i proszę Państwa, gdyby się tak okazało, że świadomość społeczna będzie rosła i połowę obywateli, którzy są uprawnieni do głosowania, wzięliby udział w takim referendum, to wtedy i połowa z tego zagłosowała na tak, to wtedy postawimy rząd, który zarządza naszym majątkiem, pod ścianą i powiemy, przepraszamy bardzo, ale od dnia dzisiejszego tym majątkiem mają zarządzać właściciele, a właścicielem jest naród. I my to możemy zrobić poprzez powszechne samorządy, bo dzisiaj mamy w Polsce około 2 milionów przedsiębiorców małych i średnich. To jest dobrze wykształcona kadra, która może razem z nami, jako właścicielami, rozpocząć proces wydobywania tych zasobów naturalnych, przerobienia ich finalne produkty po to, żeby zwielokrotnić marże. I to jest jedyna droga do bogacenia się i do podniesienia standardu życia Polaków. Gdybyśmy to, proszę Państwa, zrobili w przyszłym roku, to referendum, a my do tego mocno dążymy, to proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że nie za 3 dekady, tak jak to jak długo trwa zmiana ustroju, tylko za dwie dekady byłoby to w sposób bardzo odczuwalny dla każdego przeciętnego Polaka. I w Polsce z rynku dzisiaj schodzą te małe i średnie przedsiębiorstwa, a przy takim wykorzystaniu naszych zasobów naturalnych mogłoby się tak stać, że prawie że każdy obywatel polski dorosły byłby przedsiębiorcą i miałby z czego podnosić swój standard życia. Panie Krzysztofie, ja mam w ręku tutaj, to pana projekt zresztą, akcja uwłaszczająca i to jest wyszczegółowione i ja się dowiedziałem, że na wszystkich Polaków, także tych za granicą, łącznie chyba to liczy się około tam 50 milionów nas jest, wypada 4,5 miliona złotych jakby wartości tych zasobów, o których pan wspomniał. Czy może pan to potwierdzić? Proszę pana, to jest bardzo konserwatywne są obliczenia. Tego majątku na jednego obywatela przypada znacznie, znacznie więcej. Myśmy tylko jako Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, myśmy to tylko policzyli dla tych zasobów, które są bardzo dobrze udokumentowane. A tych zasobów, które są jest ich 5 czy nawet 10 razy więcej, ale są mniej udokumentowane, myśmy nie brali pod uwagę. Gdybyśmy to wzięli pod uwagę, to prawdopodobnie na jednego obywatela tego majątku przypadałoby nie 4,5, a 20 milionów. Mhm. Czy może pan pokazać też tą ulotkę? One były tutaj rozpowszechniane na tym dzisiejszym kongresie. Mhm. Pięknie panu dziękuję za wypowiedź. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich pana słuchaczy. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Super.